Harry osiągnął szczyt żenady. Razem z Meghan żerują na chorobie Kate? Ostatnio w rodzinie królewskiej wydaje się powstawać konflikt za konfliktem. Niedawno świat obiegła radosna wieść o zakończeniu leczenia przez księżna Kate, a już wypłynęła kolejna informacja. Co tym razem zrobili Harry i Meghan takiego, że oburzyło to rodzinę królewską? Choroba księżnej Kate. Od czasu, gdy księżna Kate Middleton niespodziewanie wycofała się z życia publicznego, pałac Kensington zachowywał w tej sprawie zaskakującą dyskrecję. Jedyne oficjalne informacje, jakie dotarły do nas, to lakoniczne oświadczenia. 22 marca bieżącego roku. Sama zainteresowana poinformowała o zdiagnozowanym u niej nowotworze i rozpoczęciu leczenia chemioterapią. Kolejny komunikat, wydany pod koniec czerwca, tuż przed uroczystymi obchodami urodzin króla, stanowił pewnego rodzaju aktualizację, sugerując postępy w terapii. Robię duże postępy, ale jak wie każdy, kto przechodzi chemioterapię, bywają dobre i złe dni. Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy, tyle na temat obecnym w nim konkretów. Cudowne ozdrowienie, czy jednak pomyłka? Jednak w trakcie podawania informacji na temat doszło do pewnych pominięć. Po 9 miesiącach walki z chorobą Kate wreszcie mogła odetchnąć z ulgą. 9 września podzieliła się radosną nowiną, że zakończyła chemioterapię. To ogromne zwycięstwo, jednak droga do pełnego wyzdrowienia jest jeszcze daleka. Przyszła brytyjska królowa przyznała, że przed nią długi okres rekonwalescencji, by mieć pewność, że nowotwór nie powróci. Jednak swojej chorobie Kate poinformowała nas 22 marca w nieco innej formie. Wtedy to, z ogromną odwagą, podzieliła się diagnozą, która zszokowała jej fanów. Jej szczerość i determinacja w walce z chorobą stały się dla wielu inspiracją. W styczniu przeszłam poważną operację jamy brzusznej w Londynie i w tamtym czasie sądzono, że mój stan nie jest nowotworowy. Operacja zakończyła się sukcesem, jednak testy przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. W związku z tym mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej i obecnie jestem na wczesnym etapie tego leczenia, mówiła na nagraniu księżna. Dziwny zbieg okoliczności? Wygląda na to, że dziwnych zbiegów okoliczności i potknięć nie widać końca. Film księżnej Kate, na którym ogłasza koniec walki z chorobą, podbił serca internautów na całym świecie. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin nagranie zyskało ponad 25 milionów wyświetleń na Instagramie. To wydarzenie nie umknęło uwadze innych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Niemal jednocześnie, gdy emocje związane z filmem Kate osiągnęły szczyt, Meghan Markle i książę Harry ogłosili swój nowy projekt. Para, za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej Arshwell Productions, przygotowuje serial dokumentalny o Polo, który ma mieć premierę w grudniu tego roku. Choć obie inicjatywy różnią się tematyką, nie sposób nie zauważyć, że ich publikacja nastąpiła w bardzo krótkim odstępie czasu. Brytyjskie media, takie jak Daily Mail, zastanawiają się, czy jest to jedynie zbieg okoliczności, czy też świadomy zabieg marketingowy. A wy jak myślicie?